Policzanka jestem, dana, dana, dana. Mogę śpiewać, tańczyć, kto białe rana. Łowiczanka jestem, z samego Łowicza. Chodzi mi panienek, pianka nie podlicza. Pani Heleno, pięciolecie zespołu, co przygotowaliście dla mieszkańców Koszalina? Przygotowaliśmy cały taki folklor, to jest przegląd piosenek, piosenki na ludowo. Ile zespołów brało udział? Dzisiaj jest 16 zespołów. Jaki repertuar? Piosenki są dla ucha, takie folklorystyczne, żywe, różne, biesiadne. Żeby to dla ludzi, żeby to do wspólnego śpiewania zapraszamy. Co roku spotykacie się właśnie na takim festiwalu folkloru na dziedzińcu muzeum, ale w tym roku huczny jubileusz. Przygotowaliście też wiele takich pobocznych atrakcji. Wiele przygotowaliśmy atrakcji, ze względu na to, że to jest pięciolecie przeglądu ludowy i pięciolecie zespołu naszego, bo powstał w maju 2012 roku. Jakie atrakcje? Atrakcje? No to różne, i poczęstunki, i torta, i mieliśmy no małe co nieco, i szampanek, i coś do ucha, i dla sportu. Ale nie odbyłoby się to, gdyby nie hojne serce sponsorów. Tak, by to się nie odbyło, ale to dużo trzeba było deptać, chodzić, prosić o sponsory. No i dzięki sponsorom dziękujemy serdecznie wszystkim. I za patrona, i za sponsorów, za wszystkich dziękujemy, bo naprawdę dużo nas wspierali. I Urząd Marszałkowski, pan dyrektor Marcin Waszkiewicz, na pewno jesteśmy otwarci są dla nas. I czego sobie życzycie jako zespół z okazji pięciolecia? A życzymy drugi raz, drugich pięciolecia, albo nawet i pięćdziesięciolecia. Ściska, ściska i całuje, ściska, ściska i całuje. Oj Dana, żenić jej się obiecuje, oj Dana, żenić jej się obiecuje. Od pięciu lat właściwie Rada Osiedla Tysiąclecia współpracuje z nowobramskimi stokrotkami. Nie wiem dlaczego nowobramskie, no ale taka nazwa powstała, więc niech już zostanie, aż się znudzi. Jest to spotkanie cykliczne, które jest na terenie naszego osiedla, to znaczy muzeum. No i dziś mija 5 lat, właśnie od kiedy takie cykliczne spotkania są i święto nowobramskich stokrotek. Co wydarzyło się przez te 5 lat, co przyciągnęło mieszkańców, no i jak szerzy to kulturę na osiedlu? No ja myślę, zawsze podkreślałam, że kultura na osiedlu tysiąclecia jest pełna i świadectwem tego są choćby i Klub Seniora, i tutaj Sportowa Dolina, i muzeum, i amfiteatr, bo jest tych ośrodków kultury naprawdę na tysiącleciu dużo. A jeżeli chodzi o te cykliczne spotkania, jest to integracja wszystkich mieszkańców, nie tylko osiedla tysiąclecia, a całego Koszalina, może i ościennych miejscowości. Natomiast jest to występy zespołów, jest to spotkanie seniorów z całego osiedla, bo najwięcej ich uczestniczy w tym. No i przede wszystkim najważniejsze to pogoda, która dopisuje, i ta integracja, śpiew, to jest uśmiech wszystkich ludzi i radość. Czego życzyć z okazji pięciolecia stokrotkom? No oby były, są i będą, także żeby śpiewały jak najdłużej, z radością, uśmiechem, i żeby szerzyły kulturę nie tylko na tysiącleciu, a w całym Koszalinie, ale szczególnie na tysiącleciu. Poszła za starego i robić musiała. Potem bycie była, staruchu nie znała. Potem bycie była, staruchu nie znała. Czego pani życzy stokrotką z okazji pięciolecia? Życzę dużo zdrowia i dalszego śpiewania, żeby zawsze mogły uczestniczyć w śpiewaniu i były aktywne. Żeby dalej pięknie śpiewały sobie, no i dalszych sukcesów. Dużo zdrowia, zdrowia, no przede wszystkim, no żeby się to ten zespół rozwijał jeszcze bardziej. No i co już więcej, zdrowia, wszystkiego najlepszego. A co panu daje uczestnictwo w takich spotkaniach organizowanych właśnie przez Stokrotki w Koszalinie? No proszę pana, dużo daje, bo to jest taka radość, uciecha, lubimy to. Dlatego tworzymy takie zespoły regionalne, jak się to mówi, nie? I bardzo, no, bardzo nas to cieszy. Wszystkiego najlepszego, długiego śpiewania, aby im się dobrze wiodło, żeby zdobywali różne Grand Prix, czy jakieś pierwsze miejsca, drugie miejsca, no i co, długiego śpiewania. A co państwu daje uczestnictwo w takich wydarzeniach w Koszalinie? No, to, że jesteśmy zaprzyjaźnionym zespołem, śpiewamy u siebie już prawie 10 lat w Zalesiu Mścicach, a spotykamy się na różnych imprezach, no i kolegujemy się po prostu, no i lubimy po prostu nasze stokrotki, bardzo lubimy. Wszystkiego najlepszego
jak najdłużej, żeby grały, pięknie śpiewały i były zdrowe, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, radości, spełnienia się i to wszystko. A co Pani daje uczestnictwo w takich wydarzeniach w Koszalinie? No zadowolenie, odbicie się od codzienności, tak? Płakała dziewczyna, miała czego płakać. Dostała starego, nie umiała płakać. Dostała starego, nie umiała płakać. Ojca tobie potem odrzucacie złotem. Stare wszystko dobre i